To jest zbiornik Sosnówka. W ostatnim czasie stał się punktem zapalnym sporu pomiędzy wodnikiem a Wodami Polskimi. Wszystko zapoczątkowała wypowiedź prezes Jeleniogórskiej Spółki. Wody Polskie planują zamknięcie zbiornika na Sosnówce. Z słusznych powodów. Ten zbiornik po prostu kilka lat temu został może wadliwie wykonany, w każdym razie przecieka. I nie jest to wina ani Wód Polskich, nie jest to wina wodnika, ale ten zbiornik zostanie zamknięty. A wszyscy Państwo, ja też, chciałbym mieć pewność dostaw wody. Co muszę zrobić? Muszę zainwestować znaczące środki w ujęcie wody na Grabarowie, żebym była w stanie dopchnąć wodę z Grabarowa do cieplic. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne próbowało obarczyć Wody Polskie winą za taką propozycję gigantycznych podwyżek, mówiąc o tym, że my musimy jako Wody Polskie wyremontować zbiornik wodny Sosnówka, którym jest ujęcie wody dla miasta Jelenia Góra, i zamierzamy wyłączyć ten zbiornik z eksploatacji, dlatego MPWiK jest zmuszony do przeprowadzenia inwestycji w kolejne ujęcie wody. Szanowni Państwo, i tutaj chciałbym dokonać jakby korekty tego stwierdzenia, ponieważ jest to nieprawda. Jak powiedział prezes Wód Polskich, prawdą jest, że na zbiorniku trwają prace naprawcze. Jednak te niebawem mają się zakończyć. My sukcesywnie te, nazwijmy, awarie usuwamy i cała inwestycja zapewne skończy się pod koniec tego roku. Obniżyliśmy lustro wody o 2 metry, natomiast naszym zdaniem absolutnie to nie wyłącza tego zbiornika z użytkowania i między innymi nie wyłącza z poboru wody, tym bardziej, że MPWiK ma wodnik, ma aktualne pozwolenie wodnoprawne do 2025 roku w sprawie korzystania z tego ujęcia i może nadal tą wodę pobierać. Nie przewidujemy, aby końcem grudnia 2005 zbiornik Sosnówka zakończył swoją działalność, a tym samym mieszkańcy nie mogli Jeleni Góry otrzymywać wody. W trakcie wideokonferencji Wód Polskich padły pewne deklaracje. Jeszcze raz przepraszamy za jakość nagrania, ale takie je otrzymaliśmy. Wody Polskie absolutnie nigdy nie udostępniły takiej informacji, czy na konferencji prasowej, czy w mediach, że planują zamknąć lub wyłączyć z eksploatacji zbiornik wodny. Na stronie Muzycznego Radia chyba do dzisiaj wisi ta informacja, że 22 listopada 2017 roku przedstawiciel Wód Polskich, radca prawny Paweł Banasik, nie chciałabym przekręcić, Paweł Banasiak, przepraszam, wypowiedział się jasno, że wody planują zamknięcie tego zbiornika. Ja, proszę Państwa, się cieszę, jeżeli dzisiaj Wody Polskie mówią, że tego nie będą robić. Natomiast tej informacji nie miałam, bo formalnie nigdy nam nie odpisano i nie powiedziano, czy tak będzie, czy nie. Ale z tych materiałów, które Państwo macie na piśmie, wynika, że były takie plany. I właściwie do dzisiaj myślałam, że są. Jeżeli nie, super. Będziemy mogli o 20 milionów obniżyć plan inwestycyjny w tym zakresie. To jakby nie jest żadnym powodem do odrzucenia taryfy. Wystarczy to skorygować, kiedy na piśmie dostanę informację, że nie będzie takiego zamknięcia, bo z dokumentów, które Państwo otrzymaliście, wynika, że będzie. Wiele na to wskazuje, że zbiornik Sosnówka zatem nie zmieni swojego przeznaczenia.